Hej, cześć, dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Wojtek, a to jest oczywiście kolejny odcinek ze Stardew Valley. Moi drodzy, poniedziałek dzisiaj, dzisiaj jest festiwal, jeżeli dobrze pamiętam ten festiwal, to jest chyba Festival of Ice? Tak mi się wydaje, mogę się mylić, ale zobaczymy. Z tego co widzę, jeden dzień cały czas tutaj do odbioru koneweczki, więc zobaczmy co się tutaj na naszej farmie wydarza. Generalnie przyznam się bez bicia, że ostatni raz Stardew nagrywałem we wtorek, mamy poniedziałek. Tak, ale w poprzedni wtorek, więc wszystkie odcinki były na cały tydzień nagrane, więc ogarniam powoli. Słuchajcie, potrzebujemy dwóch geod dla oktopusów znowu. Więc chyba dzisiaj tego nie zrobimy, coś mi się tak wydaje, ale zobaczymy jak to wszystko pójdzie. Znaczy, raczej na pewno tego nie zrobimy, bo potrzebujemy mieć dostęp do pustyni. Więc myślę, że w następnym odcinku jest szansa, że tam się oczywiście wybierzemy. Teraz tak, mamy zablokowany dół mapy, więc nie jesteśmy w stanie tam nawet wejść ani nic zrobić, więc no cóż, miasto też chyba będzie wszystko pozamykane, ale jeśli się nie mylę, możemy wszystkim mieszkańcom podarować herbatkę, co też uczynimy. Ja w ogóle muszę chyba zobaczyć, bo nie jestem pewny, kto jej nie lubił. Więc czekajcie, ja sobie szybciutko w telefonie zerknę. Green Tea Stardew. Zaraz zobaczymy, kto nie lubi, bo pamiętam, że były na pewno osoby, dwie osoby chyba były, które... A, Jazz i Vincent, dobra, czyli dzieciaki. Cała reszta natomiast je w miarę lubi. Dobra. Okej. Okay. No to easy peasy, lemon squeezy. Tam widziałem w ogóle komentarze od was dotyczące tego, że coś tam gdzieś tam pozostawiałem, jakieś jabłka i inne rzeczy. Będę musiał, przyznaję się bez bicia, wgryźć się trochę bardziej w te komentarze z całego tygodnia. Natomiast tak wiem, jabłko mam jedno, ono tam będzie, niestety, bo potrzebujemy i tak więcej jabłek, więc... No, różnicy nam to tak na dobrą sprawę nie robi. Dobra, nasz Dart Void Egowy przyjaciel będzie za niedługo, więc sympatycznie. 4 dni, czyli 4 odcinki teoretycznie, tak? 4,18. No zobaczymy, co z tego fanta wyjdzie. Widzę, że króliki jeszcze mi tutaj nie dają tak na dobrą sprawę żadnych króliczych stópek. Aczkolwiek rabbit's footy to też jest, chyba w ogóle to jest najbardziej taka rzecz, którą wszyscy lubią. Więc myślę, że będziemy hodować te króliki, raczej na pewno. No dobra, to teraz tak, teoretycznie mamy wszystko na dzisiaj zrobione na farmie. Pokusiłbym się, żeby pójść do kopalni i spróbować może jednak coś porobić. Ale nie wiem, sprawdźmy może jeszcze jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o właśnie preserved jary. Tutaj, jeżeli się nie mylę, pisaliście mi odnośnie tego, żebym zrobił Monster Mask i pochodził na poziomy, na których są węglaki. Jest to do zrobienia, myślę, że na spokojnie to zrobimy. Czekajcie, teraz tak, herbatę, kawę mam, wszystko mamy, dobra. To teraz tak, nic więcej tak na dobrą sprawę tutaj nie zrobimy dzisiaj, jednak. Chociaż... Nasiona, czekajcie, to jest jeszcze jakiś crystal fruit. Ale to chyba wszystko. Czyli nie zrobimy więcej, ale możemy zrobić więcej. Mamy sprinklery przecież. Więc można by ogarnąć. Wezmę na pewno jednego jeszcze stracha na wróble. Nie mam co prawda konewki, a i owszem, ale możemy zrobić to dzisiaj. To nam nie zginie, nie przepadnie. Ale widzę, że... O, czekajcie, to w takim razie skoro działa to tak, to mogę jeszcze tutaj pododawać. I chyba jest w zasięgu, jest w zasięgu. Dobra, elegancko. Tak, wiem. Festiwal się zaczął.
spokojnie. Dobra, to wyrośnie nam za 4 dni, więc słuchajcie, generalnie kwestia jest taka, będziemy starać się tutaj jak najwięcej tego zasiewać, tych wszystkich rzeczy zimowych. Pamiętajcie, że mamy też ten taki w miarę dobry upgrade, czyli tutaj w naszym wypadku dostajemy za każdym razem chyba jakość iridium, więc będą spoko zyski, raczej na pewno. Na tym festiwalu, jeżeli też dobrze pamiętam, jesteśmy w stanie kupić choinkę i inne rzeczy, więc na spokojnie, ale zanim to zrobimy, mamy czas do drugiej, o drugiej możemy tam wejść. Ja bym jeszcze chciał tylko sobie zerknąć tutaj na górę, czy tutaj może nie mamy jakichś rzeczy z foradża, no bo niestety w momencie, kiedy słuchajcie, skończy nam się festiwal, będzie godzina 10. I to jest niestety ta jedna rzecz, za które te festiwale lubię, no bo niektóre są fajne, umówmy się, ale to, że się robi od razu 10 i tak na dobrą sprawę nie ma później zupełnie co robić, no jest jak jest. W ogóle to tak, widzę, że my fishing mamy do wbicia, więc wiecie co, moglibyśmy dzisiaj się pokusić o to, żeby, ja chyba w ogóle miałem nawet w planach wbić ten fishing na maksa, więc możemy tutaj spróbować to zrobić. I teraz tak, tak, wszystko mamy iridiowej jakości, więc teoretycznie wszystko, co zbierzemy na farmie, też będzie iridiowe, więc okej. Gdzie ty idziesz? Alex, ja tu z tobą gadam. Dobra, 10:30, czyli powoli moimi krokami musimy się zbliżać, zadań żadnych nowych nie mamy, ale zerknę jeszcze szybko, bo chyba zdążymy, zerknę na tablicę jedną i drugą i zobaczymy, czy nam się nic nowego nie ogarnęło. Do domków mogę wchodzić, no właśnie, podczas eventów nie możemy, ale śmietniki możemy szukać. Mamy zadanie na tablicy, dobra, proszę cię bardzo, ty, Louis, uwielbiasz tą herbatkę, ja wiem, 5/10, sympatycznie. Dobra, co my tu mamy? Jajka dla Gasa, albo 25 Gold Star Vegetables, bierzemy jajka. Niestety, ale raczej nie jestem w stanie zrobić takiej ilości... takiej, słuchajcie, ilości tego jajka. Jajka na spokojnie damy radę, ale nie jestem w stanie zebrać takiej ilości złotych warzyw. Chociaż... myślę, że byśmy byli chyba w stanie truskawki ewentualnie ogarnąć, bo to chyba też się liczy jako vegetables. Może od razu mi się przypomina z TikToka. To taka weganka urojona, jak ja to na nią mówię. Eat your vegetables. TikTok to zło jednak. Jak się coś z tego TikToka wkręci, to jest koniec kaplica. No dobra, nigdzie słuchajcie nie powchodzimy, więc tak na dobrą sprawę nie mamy za bardzo co tutaj zrobić. Idźmy na ten festiwal. Ewentualnie, jak już mówiłem, mogę do drugiej tam wejść. To może wiecie co, zróbmy tak. Połówmy jeszcze ryby. Bo to jest pierwsza, przed drugą PM musimy tam wejść. Tylko muszę pamiętać, żeby nie zepsuć tak jak ostatnio zepsułem, że jakiś festiwal pominąłem całkowicie. Nie pamiętam, który to był. Chociaż przyznam wam się szczerze, że ja nawet nie wiem, czy go pominąłem, czy nie na odcinku. Bo mogło być tak, że ja go nagrałem odcinek jeszcze raz. Więc no jest jak jest. Ale nie pamiętam właśnie teraz, czy ja taką manianę zrobiłem na odcinku, czy nie. Natomiast musicie pamiętać właśnie o tym, żeby wejść przed daną godziną, a nie równo w tą godzinę, bo... no, ja wlazłem równo w tą godzinę i niestety, ale... się popsuło. I właśnie nie pamiętam, czy mówiłem wam jeszcze, już czy nie. Ojej, co to jest za ryba? No tak się wierci. To jest jakaś ryba, której nie łowiłem? Ja nie przypominam sobie, żeby w rzece była taka ryba, która tak się wierci. O co chodzi? Co to jest? Jakaś nowa. Nie, 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 żadne drink tea. Daj maru. Dobra, pierwsza po południu. Dobra, wejdźmy już na ten event. Miejmy go już z głowy. Aha, w ogóle wlazłem od drugiej strony. Wielka szkoda jest taka, że nie można tym mieszkańcom tak na dobrą sprawę dawać nic na tym festiwalu. Nie ukrywam, że wolałbym, żeby dało radę ogarnąć, ale Robin, proszę bardzo, jaki ładny zamek. To jakaś w ogóle gruszka, to jakaś syrenka.
Generalnie na czym polega event? Event jest banalnie prosty, jest to po prostu święto lodu. Tu jest jakiś sklep. Tu był zawsze sklep? Choinkę, kupuję choinkę. I Rare Crowa kupuję oczywiście. Okej, mamy też jedzonko. Pumpkin, ale mogę tylko jedną sztukę kupić. Ale daje nam 2 laka. A kupię. Tak na dobrą sprawę, moi drodzy, wszystkie rzeczy, które tutaj mamy do kupienia, w momencie, kiedy kupimy te magiczne stoliki do dekoracji i tak dalej, my jesteśmy w stanie to sobie kłaść, ogarniać, jak tylko chcemy. Wow, wiecie, że tu nigdy nie byłem tak daleko? Jakoś... Chyba nie? Mogę jeszcze porozmawiać z Linusem? Okej. To wiecie co, chyba pierwszy raz... A, dobra, i tu już jest barierka odgrodzona. Ale śmiesznie trochę wygląda ta cała lokalizacja bez drzew jakichkolwiek. Będzie tu jeszcze ktoś? A, oczywiście zejście do zakazanego lasu jest zablokowane. Jedyny plus to, że na eventach czas nie leci, ale z drugiej strony mówię... Lipa jest taka, że ten czas po prostu... no nie bardzo. Cześć Marnik, to już wiem, gdzie ty szłaś. Dobra, jest i gaz. Jest i Harvey. Są też panowie, no i tutaj oczywiście dalej... A nie! Co? Aha. I'm going to beat you. We'll see. Okej, bo już myślałem, że odpaliłem event i nie pogadałem ze wszystkimi. Ale widzę, że bałwanki są też rzeźbione. W sumie nawet nie wiem, czy jest się w stanie zrobić bałwana. Wydaje mi się chyba, że nie ma możliwości. Nie ma chyba nawet jakiegoś posągu czy czegokolwiek w tym stylu. What kind of snowman should we make? Oczywiście, że something funky. Na przykład ten jest taki podstawowy. Maru, widzę, zrobiła. Majne przyszła żona. O. No wiesz co? No dobra, no taki zwykły. Ten jest, widzę, taki... Nie, ten jest, widzę, taki typowy. Ten to w ogóle wygląda jako... Wiecie co? Teraz dopiero tak zajrzałem, że on wygląda jak takie małe bobo, więc może Emily i Clint? Coś w tym jest. No tak, bo tutaj w sumie też jest... Wiecie co, ja nie wiem, czy... Nie mogę sobie za cholerę przypomnieć, czy w Stardew też jest coś takiego, że w momencie, w którym ja się hajtnę, na przykład zmarł, automatycznie wszyscy inni też się hajtną. Pamiętam, że chyba w Harvest Moonie tak było, ale czy tutaj tak jest? Nie mam zielonego pojęcia, więc gdyby ktoś z was wiedział, dajcie mi znać, bo nie mogę sobie przypomnieć w mojej głowie. Nie mogę. Wyobraźcie sobie sytuację, jakby Carol Evelyn miała dosyć George'a i tak go plum, popchnęła. Tak, wiem, jestem złym człowiekiem. Dobra, zaczynajmy ten evencik. Tak, jest, I'm ready. Generalnie chodzi tutaj w nim o to, żeby jak najszybciej wyłowić największą liczbę ryb. Skill chyba się przydaje, bo wydaje mi się... Chociaż tutaj w sumie chyba nie ma jakichś takich strasznie trudnych tych ryb do łowienia. Ale trzeba to zrobić jak najszybciej. Tutaj naprawdę nie ma sensu bawić się w jakieś super, hiper, turbo zarzucania. Generalnie jest tak, że nie ma sensu po prostu się w to bawić. I wydaje mi się, że w rzeczywistości chyba nie wiem, czy zarzucanie ma jakikolwiek wpływ na coś. Przyznam się bez bicia. O, mamy pierwszą rybę. Jest mój wskaźnik z mojego poziomu, ale jak sami widzicie, te ryby nie są jakoś wybitnie trudne, więc raczej nie powinno być to problemem. I też nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale na przykład mamy trochę, jakby to powiedzieć, jak to określić? Zaczynaliśmy po środku, a wszyscy już byli i mogli łowić. Także tak trochę nie fair ze strony tutaj burmistrza, no ale no cóż. Nawet nie wiem, ile tutaj może trzeba ryb wyłowić, żeby wygrać. Na razie mamy 2, tam pan widziałem, że na pewno wyłowiła. Mam jeszcze minutę na to.
Także chyba raczej na spot. Panowie też widzę wyłowili. A jakbym z nimi pogadał? I do my best. That's the spirit. Nawet nie wiedziałem, że można, ale zobaczcie, możemy z każdą z osób tutaj jeszcze dodatkowo porozmawiać. Ale chyba jednak chciałbym wygrać ten event, chociaż tutaj chyba się dostaje paczkę z pławików różnych, plus oprócz tego jakąś czapkę chyba. Ale i tak ja będę cały czas w mojej fedorze chodzić. Cztery rybki. I puszka Jojo Coli. No jestem ciekaw, czy wygra mając cztery ryby. I ta już nie będzie liczona. No. To jest trochę lipa, że jest takie, wiecie, przerywane nagle, ale... Zobaczymy. Może, wiecie co? Może to być event, którego nie wygram. Szczerze powiedziawszy. The smell. Ale Louis, wiesz o tym, że świeże ryby nie śmierdzą? Więc nie wiem, o co ci chodzi. Kto wygrał? Willy wygrał! 5 ryb! Przegraliśmy! Kurde, jakbym... mogłem nie chodzić. No trudno się mówi. Trudno się mówi. Aczkolwiek spokojnie, zawsze, wiecie, te eventy... Może tak, to nie są ważne eventy. Naprawdę, to nie są ważne eventy. Mówię, na nich dostalibyśmy tak na dobrą sprawę, tylko mówię, jakieś tam pomniejsze pierdółki i tak dalej, więc w sumie nie straciliśmy jakoś wybitnie dużo. O, ja sobie choineczkę postawię tutaj. O. Tylko widzę, że choinka nie świeci, no trudno. Dobra, jest 10:20. Mamy jeszcze trochę czasu. Potrzebuję jeszcze 268 punktów doświadczenia, więc pójdziemy sobie do mainsów i spróbujemy, słuchajcie, nabić sobie maksymalny poziom w fishingu. Nie wiem, czy to się uda, raczej wątpię, bo jest 10:40, chociaż mamy jeszcze trochę czasu, więc może jest szansa, że uda nam się to wbić, ale zobaczymy. W każdym razie, jak coś, to będziemy mieli już wbity maksymalny, tylko mówię, nie mogę sobie przypomnieć, jaki był ostatni perk na tym, co wybrałem. Więc zobaczymy. Wiecie co? Jest szansa, że wbijemy. Jest szansa, że wbijemy, tylko musimy łapać ryby dobrej jakości. No tak, już oczywiście musiałem spławik puścić. ...479, czyli mamy 201 expa do wbicia. Myślę, że damy radę. Natomiast tak, w następnym odcinku, jak już mówiłem wcześniej, pójdziemy do kopalni na pustynię. I tutaj tak, ja myślę, że sobie spróbuję przygotować, bo w sumie mamy trochę żelaza. Ja sobie spróbuję przygotować, słuchajcie, te atom amunicję do kuszy i zobaczymy w ogóle, jak to działa. Na pewno będzie trzeba ugotować jakieś jedzenie. Pozbierać oczywiście geody. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobrze w sumie, że kupiłem też tą zupkę. To będziemy mieli dodatkową porcję szczęścia. No i trzeba liczyć na to, że będziemy mieli też szczęście w telewizorni. No. Że będziemy mieli, słuchajcie, też szczęście w telewizorni. Jeżeli tak, jest duża szansa na zebranie sporej ilości geod, ale pójdziemy chyba tylko i wyłącznie po geody. Ewentualnie spróbujemy tam kilka trochę pochodzić, ale... Chciałbym chyba jednak tą zimę, a przynajmniej ten początkowe dni tygodnia, ogarnąć na ogarnięcie mieszkańców, czyli dać im wszystkim prezenty, czyli w naszym wypadku tutaj herbatę i po prostu cisnąć te znajomości jak najszybciej, bo tam w przypadku kilku będziemy mieli fajne receptury na jedzenie czy inne rzeczy dostawać. I plus ogarnięcie oczywiście tutaj dla Gusa zadanie. Także to jest w sumie plan na najbliższy, na ten tydzień. Ale myślę, że spokojnie to zrobimy. Myślę, że na spokojnie. No dzisiaj też daliśmy kilku osobom tą herbatę. A tutaj wszystko nam się i tak resetuje w niedzielę, więc po prostu zobaczymy, którym mieszkańcom jeszcze nie daliśmy razy dwa.
I tak, żeby po prostu w każdym z tygodni wszystkim mieszkańcom po prostu te gifty podarować. Oczywiście na razie nie daję im tych najlepszych giftów, bo wydaje mi się, że to nie ma sensu. A, skończyła nam się ta. Ale bardzo mało nam brakuje. Kurczę, jest pierwsza w nocy. Nie zdążymy tego wbić. Do tego jestem pewny. Chociaż może... No ale też nie dostajemy jakichś wybitnie trudnych ryb, za które byśmy dostali więcej expa. 453. No może jest szansa. Może jest szansa. Ale to musielibyśmy naprawdę dobrą rybę. Chociaż w sumie z drugiej strony może nam się czas skończyć, bo i tak nawet jeśli to i tak zabierze nam to maksymalnie 1000. O, nice, że Midnight Card. No i super. I to jest wszystko. Także dobra, udało się. Fajnie. Dobra, Bass Topic. O, tu jeszcze widzę, że jest sforaże, jeszcze robaki widzę. Więc tak, w następnym odcinku na pewno odbieramy konewkę, bo widzę, że tutaj jest do zrobienia. I oddamy, słuchajcie, sobie motykę na poziom złoty, potem oddamy konewkę. Więc myślę, że będzie tutaj wszystko w porządku. Jutro widzę, nam te rzeczy też wyrastają, więc jest też sympatycznie. No dobra, szybki sorting rzeczy, oczywiście, standardowo jak zawsze. Ryby coś czuję, że niektóre będę po prostu sprzedawać, bo oczywiście nam się nie przydadzą za bardzo. No i mówię, no i będziemy musieli pójść do tej kopalni, żeby zdobyć te geody dla tych naszych oktopusów. Dobra, chyba wszystko ogarnęliśmy, więc idziemy spać. I teraz jest wybór. Pirate. Zwiększona szansa na skarby, albo ryby są warte 50% więcej. I teraz tak. Na rybach nie wydaje mi się, żebyśmy je łowili w kółko, bo moim zdaniem jak się wbije ten 10 poziom to i zrobi kolekcję, to potem nie ma sensu. Chociaż niektóre ryby są potrzebne do niektórych dań, więc raczej angler odpada. Myślę, że chyba raczej ogarniemy sobie pirata i dodatkowo jest też jeszcze jeden spławik, który zwiększa nam szansę na prezent. Więc w połączeniu z tym będziemy dostawać, mam nadzieję, że fajne prezenty. Także może też w następnym odcinku sobie to jakoś przetestujemy. Aczkolwiek na dzisiaj to tyle. Ja wam za dzisiaj dziękuję. Słyszymy się w następnym odcinku jutro. Także co? Trzymajcie się. Bajo. Pa, 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 pa. No i co? Film się skończył, ale to oczywiście nie koniec. Moi drodzy, jeżeli chcecie zobaczyć więcej moich przygód w innych grach, skorzystajcie z tych dwóch odnośników, zasubskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco, klikając mój awatar i zapraszam was też oczywiście na wszystkie social media, bo tam się bardzo, bardzo dużo dzieje. Także mam nadzieję, że do zobaczenia w przyszłych filmach. Trzymajcie się, cześć, pa, pa.